tutaj najistotniejsza zmiana. Ja się dzisiaj pokażę, bo kamera będzie wycelowana we mnie, natomiast jeżeli znudzi Wam się moja twarz, starczy ją po prostu obrócić przy pomocy pocisków, przesunięcia po ekranie lub obrócenia urządzenia i możecie podziwiać dookoła wszystkie widoki. Jest 4 września. Ja rzucam się z nurtem Odry. Tam z drugiej strony jest przystań w Uradzie, gdzie kończyłem kręcić odcinek graniczny. Kiedyś tu funkcjonował prom, natomiast z tamtej strony no, sama przystań jest nad wodą. Nie bardzo była możliwość zwodowania. Skorzystałem tutaj z resztek promu i całkiem sprawnie mi się to udało. No, pogoda jak widać, nieba nie ma, chmury nisko, ale jest dość ciepło i przyjemnie. To do zobaczenia w następnym kawałku. I tu pierwsza atrakcja turystyczna. Jak popatrzycie w prawą stronę, z tego co wyczytałem, jest to pozostałość po przystani łodzi patrolowych, tak, których za czasów przyjaźni PRL, NRD było bardzo dużo. Tak jak wspominałem w odcinku granicznym, tak, no wszystko było bardzo pilnie strzeżone, chronione, pilnowane. Kiedyś no, nie można było sobie tak przepłynąć jak ja. No, a tu są resztki reliktów z tamtego okresu. Tutaj przystań betonowa, dalej wzmocniony stalowymi kesonami przystań na brzegu. Witajcie, to są okolice 577 kilometra, jak się nie mylę. Patrzcie se, tu na lewo jest naprawdę przepiękna skarpa, klif piaskowy. W dodatku tu uchodzi jakiś szlak wodny. Ja se niestety nie zerknąłem, co to jest dokładnie, ale posiada oznaczenie rozwidlenia. Wygląda na to, że można tam płynąć w tamtą stronę, w jakieś ciekawe miejsce. Jak widzicie, pogoda w górę, temperatura w górę. A ja już niedługo będę mijał Świecko. No to witam z okolic Świecka. Słuchajcie, samo Świecko to jest bardzo mała miejscowość, natomiast jak sobie odwrócicie kamerę do przodu, ona właściwie słynie w całej Polsce właśnie z tych mostów. Są to mosty, dawne przejścia graniczne. No tu zawsze była przeprawa, tak, i autostrada łącząca Poznań z Berlinem. Natomiast teraz tak, odwracamy kamerę w prawo. Tutaj jest miejsce, gdzie ostatnio wodowałem rok temu. Jest to strażnica, tak? W tym miejscu no, stacjonowały wojska WOP. Zresztą to nic nowego, bo jest tego tutaj mnóstwo. Tutaj mieli dyżurkę, tak? I były strzeżone rejony prawda mostu. No, ja za chwilę zrobię sobie trochę przerwy, zjem, no i zobaczymy się pewnie trochę dalej, tak? Aha, jeszcze jedno, tu gdzieś jest ujście Ilanki, ale jest tak wyschnięte, że trudno mi ją zlokalizować. No, rzeczka generalnie bardzo ładna, ale no, w tym roku raczej niespławna. To tyle. No to witam. 584 kilometr minąłem przed chwilką. To są chyba Słubice Görlitz, jak dobrze pamiętam, po stronie niemieckiej. Most graniczny, tak. Tu widać umocnione nabrzeże w okolicy, prawda. Chodzi parę odnóg, jest przystań sportowa, jest przystań
na barek, natomiast tutaj po prawej, w dość głębokiej odnodze, zaraz wejście jest za mostem, znajduje się port w Słubicach, który częściowo jest zagospodarowany jako marina. Ja przyznam, że widoki nadal ładne. No, możecie zobaczyć most. No i cóż, wiosłuję dalej. O, poprawka. Słubice Frankfurt. Ejcie, nie jestem przygotowany dzisiaj. Także mijam Frankfurt. A jest południe. Jak widzicie, wiatr się trochę wzmógł, południowy. Niebo coraz bardziej idzie ku pogodzie. Natomiast co jest ciekawego? Patrzymy na lewy brzeg, do Niemiec. To jest miejscowość Leubus, czy coś takiego, Lubusz. Zobaczcie, jaka piękna skarpa, tam nawet jest chyba jakiś punkt widokowy, kościół. No jest naprawdę ładnie. Tu jest niewielka przystań, ale z tyłu jest restauracja, pole namiotowe, można skorzystać, jak ktoś będzie. Ja korzystam z dobrych warunków, postaram się jak najbardziej podgonić. Złośliwość rzeczy martwych, kamera padła i niestety do końca wyprawy nie udało mi się już nic zarejestrować. Ostatnie co możecie zerknąć, to po prawej stronie widać twierdzę w Kostrzyniu. To w zasadzie na tyle z tej wyprawy i do zobaczenia wkrótce.